perspektywy naszej firmy to jakby no to wsparcie było, tak jak mówię, bardzo znaczące i pomocne. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o całą branżę, no to jest to bardziej złożona jakby sprawa, bo to jakby samo wsparcie od państwa, no to jest jakimś dodatkiem, natomiast jakby tutaj chodzi o samo funkcjonowanie w ogóle wielu aspektów, no bo branża kosmetyczna to nie tylko sprzedaż przez internet, to także sprzedaż naziemna, która zaraz będzie zamknięta i to się wiadomo wiąże z, no najprawdopodobniej z redukcjami w zatrudnieniu i nie tylko. To jest także branża usługowa, gdzie tutaj wydaje mi się, że najbardziej jakby największym problemem jest po prostu no brak klientów, którzy jednak boją się tego kontaktu. Więc to, co mi się wydaje, że byłoby jakby najistotniejsze z punktu widzenia jakby wsparcia, no to jest na pewno pewnego rodzaju nadal wsparcie dodatkowe jakby w tej drugiej fali finansowe. To jest także wsparcie tego sektora, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, które są dla dużych graczy rynkowych takim rynkiem zbytu. To jest także wsparcie może rozwoju kanałów internetowych i w jakiś sposób przeniesienie sprzedaży branży usług w internet w jakiś sposób. No i też na to oczywiście mogą być potrzebne środki i tutaj no też bez tego się pewnie nie obędzie. Więc dalsze jakieś inwestycje w te kanały e-commerce i ułatwianie po prostu przedsiębiorcom działania w tym kanale. Myślę, że pewnego rodzaju może też pomóc w otwarciu się na inne rynki zbytu, bo pewnie zostaniemy z jakąś tam częścią towaru, która jest powiedzmy aktualnie mniej sprzedawalna niż byłaby normalnie, bo z tego co też widzimy na rynku, to co wprowadziła jakby pandemia, to była zmiana kategoryzacji na przykład sprzedawanych produktów. U nas to się akurat związało z większą sprzedażą produktów do pielęgnacji, kosmetyków i także produktów do jakby antycovidowych, nazwijmy to tak ogólnie, na rzecz perfum, które gdzieś tam przez 2 miesiące zupełnie praktycznie stanęły, znacznie się zmniejszyły. A jednak do tej pory to była dla nas taka główna wartość sprzedaży, to właśnie była na perfumach. Więc myślę, że jakby uruchomienie jakiegoś dodatkowych kanałów lub ułatwienie sprzedaży gdzieś na rynki zagraniczne na pewno byłoby też dużą pomocą dla branży. Chiny to jest jednak cały czas ogromna szansa, myślę. My widzimy z miesiąca na miesiąc ogromne wzrosty. Myślę, że też w dobrym momencie się wstrzeliliśmy akurat, żeby wejść na ten rynek, bo było to jeszcze przed pandemią, to było przed tym, jak koronawirus się pojawił. Zdążyliśmy sobie wypracować takie dość, powiedzmy, dość mocne relacje z Chinami, co jest bardzo ważne. Zbudowaliśmy sobie zespół międzynarodowy, więc to na pewno dało nam taką solidną podstawę do tego. Natomiast wydaje mi się, że jest jakby kilka powodów tego wzrostu. Po pierwsze, mamy dużą świadomość klientów w zakresie marek zagranicznych, jeżeli chodzi o Chińczyków. Jakby to jest też, oni się też uczą, oni też jakby mają świadomość, że marki europejskie mają dużą wartość. Oprócz tego też mają świadomość, że są ogromnym rynkiem zbytu i dzięki temu mogą jakby też, powiedzmy, że są jakby ważnym klientem, patrząc z perspektywy jakby globalnej. I tak naprawdę zwracają uwagę nie tylko na jakby produkt, ale też funkcję, cenę. Bardzo ważne jest w ogóle pokazanie produktu w odpowiedni sposób dla nich. Więc tutaj jakby my też zyskujemy, jeżeli chodzi o Europę, na tym, że po prostu te produkty są troszeczkę lepiej widziane niż produkty chińskie lub kupowane z rynku chińskiego, więc to jest na pewno duży plus.